Witam wszystkich, a to w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Binding of Isaac. I powiem wam tak szczerze, że już mam więcej czasu, więc chyba wrócę do dwóch odcinków dziennie, przynajmniej się postaram. Ale jak na sam początek, tak jak obiecywałem, fanarty, najpierw fanarty. Pierwszy faner jest od Huberta Zelkowskiego, który właśnie mi podesłał to na grupie. Bardzo fajny mem, strasznie mi się spodoba, bardzo oryginalny. Chociaż moim zdaniem niektóre statystyki powinny być na połowie, a szczęście powinny wychodzić poza skalę. Prawda, nie? Prawda. Kolejne fanarty są od Soul, są mega, naprawdę mega dobre. Jest pierwszy fanart, nawiązanie do serii, którą prowadzę z Isaaca i do serii, którą prowadzę z Undertale. Piękne, naprawdę robisz genialne rysunki. I jeszcze jeden fanarcik, który pozwoliłem sobie ustawić jako awatar na swoim fanpage'u. Piękne, piękne, naprawdę wspaniałe. Ale póki co nie będziemy tutaj zbytnio przedłużali. A tutaj sobie pada, biorę w łapy. Zaczynamy i pewnie już zauważyliście, że już tutaj mam pewną postać. Tak sobie grałem i patrzę, co mi się trafiło. No niestety pieniążek mi nie podleciał. Dobra, to złazimy sobie niżej i próbujemy. Ogólnie powiem wam tak szczerze, że jakieś mam dziwne problemy z moim sprzętem. A mianowicie... komputer zaczął mi wyć ostatnio, zaczął mi naprawdę bardzo mocno hałasować i nawet otrzymanie w czasie rzeczywistym zbytnio nad to mi nie pomaga. Teraz tutaj się wycwaniłem, będę to musiał jakoś odszumić i zmontować film. I będę musiał kombinować, o co właśnie chodzi z moim komputerem. Nie wiem, dlaczego mi tak zaczęło to wyć. W sumie bardzo, bardzo źle. No więc więcej czasu będę musiał wkładać właśnie w takie materiały, ale... w sumie jak już mam czas, to już mogę sobie próbować. Następne egzaminy mam w marcu. I w lutym. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. W ogóle tak swoją drogą dziękuję, że mi podobaliście tam tyle gier. Niektóre gry sobie naprawdę spisałem i będę się zastanawiać, by w przyszłości nie prowadzić serii właśnie z nich. Nie powiedziałbym, żeby jakiś to był item marzeń, który miałby mi... pomóc w jakimś bardzo znaczącym stopniu, ale myślę, że Small Rock? Błagam? Niestety nie, mu wszystko i to dużo, mu wszystko i tutaj mi dużo serc wyleciało. Czyli są hartów tym prędzej. Ale to, że trafiłem Money Equal Power i że przy naszym tutaj keeperze to świetnie działa. Zresztą to jest setny odcinek. Myślałem, żeby nagrać coś specjalnego, ale stwierdziłem, kurde, no... ciężko mi nagrać coś specjalnego tak z Isaaca, ale... mam kilka pomysłów na bardzo specjalne filmy, tylko że przy tych specjalnych filmach będę musiał naprawdę troszkę dłużej posiedzieć. Bo nawet... nie będę wiedział na sam początek, jak niektóre rzeczy zmontować, wiecie, nauka, nie? Więc możecie się w jakiś, może nie najbliższym czasie, ale w przyszłości spodziewać się kilka różnych tematycznych filmów, takich specjalnych na moim kanale. O ile wszystko wypali tak, jak powinno wypalić. Pewnie się jeszcze zastanawiacie, kiedy będzie Kingdom będzie dzisiaj, co po niektórzy tam chcą bardzo, żebym prowadził serię. Kurę, zrobiłem błąd. Nieważne, ale to jest monstro, to tutaj... za błędy nie muszę aż tak bardzo płacić, co? Które zrobiłem. Prawie się przepadnij. O nie. O nie, jestem zgubiony. Dobra, dziękuję. Halo! All stats up. Fantastycznie. Czyli mamy wszystkie statystyki. Szybkość, szczelność, szybkość łez, wysokość łez. Powers of the Maze. Okej. Okay. Dobra, weźcie, przypadnijcie. Okej. Okay. Dobra, fantastycznie. Kolejna moneta. Może sobie używamy. Nie mogę o tym zapominać. Ja bym chciał, żeby mi coś jeszcze tutaj wybustowało. Nawet nie to, żeby wybustowało, potrzebuję po prostu jakiś ochron. Bo to ja damage będę miał solidny, a naprawdę będę damage miał bardzo solidny.
O, cholera. Ale daliśmy radę, daliśmy. Uff, nie ma to jak nagrywać samego rana, co? Ale nie, dwie bomby, fantastycznie. Tutaj mamy bossa. Czy ja chcę iść na bossa teraz? Chcę sprawdzić, czy najpierw nie będę miał jakiegoś HP upa. Właśnie, w teraz roomie. Bo przy bossie niekoniecznie musi być, tak? Przy bossie niekoniecznie musi być. Gro, ja bym chciał w sumie rzucić na ewentualnego boss rusha, więc... Okej. Ciebie tutaj rozwalę, ciebie też tutaj rozwalę, no, mam kolejną monetę. Za darmo. Fantastycznie. Okej. Jedna moneta nam chyba tak potencjalnie bardzo dużo damage'a nam nie zwiększała, ale jak mamy potencjalnie tam już 50 monet, to już naprawdę będziemy mieli bardzo wykluczone obrażenia. Co mnie te baterie tak lecą? Znaczy nie to, żebym narzekał, nie? Miałaby być piggy bank, to będzie świetnie. Mogę zrobić coś takiego. O właśnie, jeszcze raz sobie tak walimy i jeszcze raz. To jest bardzo... Zrobiłem błąd. Przepraszam, nie mam takiej czułości, kiedy gram na padzie. Jeszcze muszę się przyzwyczaić, ale na padzie gra się ogólnie przyjemniej. Tak czy siak. Tak jak nigdy w życiu nie grałem zbyt na padzie, no to teraz muszą się przyzwyczaić do czegoś takiego. Okej, dobra, mamy to, więc możemy sobie iść tutaj. Otwieramy. Okej. No niestety monety nie dostaliśmy. Ale bardzo łatwych przeciwników nam tutaj dało. Cholera, nawet bomb nie mam, żeby otworzyć pozostałe dwie. Dużo stafu. Oj tak, bardzo dużo stafu, bardzo dużo stafu. Widzicie, już się nam zwróciło to, co kupiliśmy. W sumie, to może być dobre. To może być naprawdę bardzo dobre. Przede wszystkim dlatego, bo jak dostajemy obrażenia, to lecą z nas monety. A my się leczymy monetami. To jest... Jeszcze piggy bank by się trafił, to jakby by się nam trafił w sklepie. To już totalnie będziemy ustawieni. Trzeba się na tym bardzo mocno zastanowić. Ale ogólnie chyba mamy już bardzo dobre predyspozycje, żeby coś w ogóle ugrać tym keeperem w setnym odcinku. Niech to będzie setny odcinek, że coś uda mi się ugrać tym keeperem. Liczyłem, że będzie coś znacznie, znacznie lepszego, ale dobra. Nie ma co. Lecimy sobie dalej. Okej. No, działa. Tylko sobie... właśnie David Room sobie teraz zwaliłem. Dobra, nieważne, zeskakujemy niżej, próbujemy. Możemy wejść. No jest tutaj żebracze, który może mi dać potencjalnie bardzo dużo. Dodatkowy item. Zawsze w cenie, tak? Zawsze w cenie. Dobra, mamy tutaj dużo bomb. Czy ja mogę zrobić coś takiego? Serio? Tylko jedną monetę, tak? O, wyleciało mi dwie. Czyli w sumie na upartego mógłbym sobie powygenerować bardzo dużo ten. O, właśnie. Bo czasem mi piątaki będą lecieć. Tylko żeby z tym nie przesadzać, już Devil Roomu nie będziemy mieli. Czyli znalazłem nieskończone... nieskończenie wielkie źródło ten, za pomocą pewnego trinketu i za pomocą Evebuga, tak? Evebug. Mogę sobie tak w nieskończoność sobie farmić. Dobra, ale nie chcę. Bo to mi zajmie bardzo dużo czasu.
The Left Hand, nie jestem zainteresowany. A tutaj dostaniemy... Liczę, że żebraczek da mi na przykład kompas. Nie HP upa. Da mi klucz. Dobra, klucz może być bardzo przydatny. Daj mi coś dobrego. Zmniejszam obrażenia tylko po to, żebyś mi dał jakiś dobry item. Dziękuję. Joker jest świetny. Okej. Dobra. Do 30 monet. Albo 25 nawet. Serce mi dałeś. Bombę. Czyżby to jakaś aluzja, żebym do siebie zniszczył, czy co? Co za gnój, tyle mi monet zżar. Tak mało mi dał. Ja to sobie trochę skiepściłem to. Dobra, będziemy musieli w sklepie trochę ten się pobawić za to. Kurde, chciałbym Boże Rasza zrobić, naprawdę. Chciałbym Boże Rasza zrobić, bo mam tak dobre itemy właśnie pod to. Tak mam świetne itemy, żeby sobie ugrać. Okej. Cholera. Mało brakowało, naprawdę bardzo mało brakowało. Już myślę, że tamto mnie wleci i będę w bardzo złej sytuacji. Okej. Zimy, tutaj mamy... Kluczy mam bardzo dużo, więc... Niby na opartego mógłbym sobie pogenerować... Spróbować sobie pogenerować kilka monet. Dobra, wazimy tutaj trzy bomby w razie czego. O, o, to jest coś, co bardzo chciałem. To jest coś, co naprawdę chciałem, żeby mi się tutaj keeper trafił. Znaczy grid, jaki keeper. Okej, i daj mi jak najwięcej monet. Zdałeś mi Sim Sale. W tym wypadku chciałem akurat monety, ale... Już pomalutku wracamy do tego. 39 monet, fantastycznie. I mamy bossa. Nie byliśmy w trash roomie jeszcze. Okej. Myślę, że... Nie ufam, nie ufam, naprawdę nie ufam. To może sobie zostawię. To było to, to nie było to, to było to. Mam nadzieję, że tutaj na dole będzie, co? Nie. Tutaj na dole nie ma trash roomu. 14 minut. Kurde, ta łapka jest świetna, ta łapka jest naprawdę genialna wręcz. Okej. Gdzie ty jeszcze wyskoczysz? Tutaj nam wyskoczysz, chodź tutaj. Używamy, kolejna bomba, fantastycznie. No to lecimy sobie dalej. Nie ufam tym żebraczkom. Tak mnie to strasznie, strasznie mnie to boli. Przede wszystkim z tego względu, iż dużo monet potraciłem. Gdybym nie potracił tam monet, miałbym z 80 na ten moment. Że nie padłeś na strzała, co? Okej, Mongo Friend jest dość dobry. Mamy tutaj kolejnego piątaka. Muszę jeszcze wpuścić mojego kota. Okej, dobra, no to sobie wazimy. Dobrze, że nie miałem tutaj ładunku. Za bardzo wiedziałem. I te skrzynie będziemy mieli... Kurde, tylko sercem bym miał, co? Okej. Mongo Friend wcale nie jest jakiś zły przede wszystkim. Bo Mongo Friend napieprza chyba jest jednym z mocniejszych. Może nie najmocniejszych, ale z mocniejszych. Tutaj mi chod jeszcze wchodzi. Co byś chciał, kocie? Dobra, mam tyle tego.
że mogą się postarać wygenerować jakieś dodatkowe monety. Oby mi się trafił jeszcze drugi grid. Ale on jest szybki. Że temu wszystko to naprawdę. Liczy Steven. No nie jestem zainteresowany. Dobra, bierzemy tego drugiego. Aha, czyli ty będziesz strzelał dwa razy szybciej niż tamten. On kopiuje zachowanie innych familiarów. Już mi się zapomniało. Myślałem, że on strzela po prostu tymi zwykłymi łzami. Dobra. Myślę, że tam mógłbym do skrzynki wejść nawet. Siema Manager Roomy. No nie powiem, to nie jest jakiś mega dobry item, ale... W niektórych bardzo specyficznych sytuacjach może być przydatny. Tak? Może być przydatny. 58 monet, fantastycznie. Idziemy tutaj, mamy bossa. To w sumie może nie ma jeszcze, nie będzie jeszcze tragedii. Idziemy tutaj. Loki w takim moim pomieszczeniu. Chociaż Loki nie jest ciężki bossem. A raczej mi się uda, co? Kolejny Devilo, ten mamy Tears Shot Speed. Cholera, gdybym miał HP upa. Gdybym miał HP upa. Tam jest damage up, tam jest naprawdę damage up. Let's do a Curse of Darkness. Dobra. Idźcie. Moje łzy strzelają naprawdę bardzo szybko już. Używamy. Nie zapominaj wiśnie zawsze to jakieś tam dodatkowe obrażenia. W dalszym ciągu to się tam skaluje. Naprawdę zaczynasz kosić. The Devil. Wolę Jokera. Naprawdę wolę Jokera. Kluczem nie pogardzę. Znaleźć Trash Room, pokonać się mamę w tak krótkim czasie, to będzie dość problematyczne. Kurde, nie omijaj. Tak, jeszcze więcej. Kot! Ty, cholera! Patrzcie, kto mi tutaj wlazł? Kto mi tutaj wlazł? Kto mi tutaj wlazł? Dobra, nieważne. Okej, exit the game. Chodzimy sobie tutaj. Cholera, ale mi się tutaj przewalone pomieszczenie trafiło do czyszczenia. Tak bardzo tutaj potrzebuję czasu. A tak ciężkie pomieszczenia mi się trafiają. Tak ciężkie mi się tutaj te pomieszczenia trafiają. Okej. I arcade room w razie czego, tak? No spróbujemy. Mimo wszystko spróbujemy. Tutaj za bardzo, nie. Chowaj mi mapę, okej. Nos mnie siędzi. Żebraczek, nie? Mógłbym się bawić w keypiece. I w sumie, jeżeli byłby Blood Donation Machine, to nie widziałbym żadnych przeciwwskazań, tak szczerze. Chyba raczej mi się nie zdąży Bożraszo zrobić, co? Oj, cholera jasna, cholera. Tak bardzo chciałbym to zrobić. I mieć Bożrasza, bo Bożras z tego wszystkiego będzie chyba jednym z najcięższych. Nie no, w 17 sekund nie pokonam.
Okej. Okay. No to w takim wypadku, skoro się nie bawimy tutaj już w takie rzeczy, więc sobie odpuszczamy, więc już na spokojnie sobie postaram się tutaj coś ugrać. Wchodzimy tutaj. Jeżeli w sklepie byłby The Habit, mógłbym mi jeszcze bardziej tutaj wyboostować wszystko. Więc... to też nie jest jakiś tam zły pomysł, żeby tam się jeszcze przejść do sklepu, do Treasure Roomu, zobaczyć co tam będzie. Ewentualnie to wiecie, i tak możemy się wyboostować pod względem obrażeń, nie? Czym większe obrażenia, tym lepiej. Okej, okay, fantastycznie. Tam... aha, bo ten tutaj gnuje jeszcze mi pająki. Jeszcze tutaj się mi zapomniało. Drodze powrotnej wezmę jeszcze pieniążek. Otwieramy. Dwóch Envy. Okej, okay, ale obrażenia mam naprawdę już wykoprzone. Gdybym miał małe obrażenie, to naprawdę byłoby ciężkie. Używamy tylko trollbomy za tak ciężki pojedynek. Life is brutal. Okej. Okej. Lecimy do góry. Okej. Bomba, bomba. Tutaj mamy... o, nie mamy jakiegoś dobrego itemu, co? Będę sobie mógł chodzić i rozwalać co najwyżej kamienie, tak? Nie kończące się sklepy. Gdybym miał jeszcze jeden item tutaj obok, mogłem się obkupić strasznie. Ale niestety takowego nie mam. Nie wiem. Chyba tam telefon chodzi. Nawet... a no, w sumie na opartego mógłbym się pobawić i to porozwalać, no. The Fool, The Emperor. The Emperor byłby niezły, ale... w dalszym ciągu chyba wolę to co mam. The Lovers. Credit Card. Dobra, to na opartego możemy się jeszcze tutaj wrócić. Użysz te credit card. Będziemy mieli wszystko za darmo. Używamy. Używamy. Serio, nic mi się nie trafiło dobrego. Seriously? The Emperor to nie, The Fool to też nie. Joker to spoko, The Lovers mogę użyć przecież. Dużo kart swoją drogą mi poleciało z tych czaszek. Prawda, bardzo dużo. Nie mamy tutaj nic, no to idziemy do pokoju, żeby coś tam ugrać więcej, co? To będzie naprawdę bardzo interesujące. 11 kluczy. Tak? Okej. To jest takie trochę na krawędzi ryzyka, nie? Bo spóźnię się sekundę. Spóźnię się o sekundę. Czy za długo postoję? No kurde, musiałeś mi dać coś takiego. O, też speed up nie będzie taki zły mimo wszystko. Ale dobra, boostujemy sobie obrażenia na tyle, ile możemy. Lag upa nam rośnie. Nie musi, bo szczęście jest zawsze. Czy to jest złe, tak trzeba się pilnować, żeby przypadkiem nie wlecieć w tą maszynę. C
sumie, jeżeli by mi się udało tutaj HP-a pasego uzyskać, to byłoby świetnie. Bo wtedy używam The Devil, idę do Devil Roomu, a nie mi się trafi. Biorę jakiś item za jeden, o ile będzie. To brzmi jak plan. To brzmi jak naprawdę sensowny plan, żeby sobie jakoś ten run, w tym runie ugrać jeszcze coś więcej, tak? Okej. Że ta maszyna nie chce pęknąć w dalszym ciągu. Dobra, no to dawaj mi żebraczku dużo. Tam mam jeszcze jednego żebraczka, z którym mógłbym sobie coś tam ugrać. Po prostu maksymalizujemy to na tyle, ile możemy, tak? To jest setny odcinek, na nim się nie spieszę. Chciałbym, żebyś mi dał dużo kluczy, bardzo dużo kluczy. Bo chciałbym jeszcze tego żebraczka kluczowego na farmie. Działeś mi HP upa już. Używamy Jokera. Niefortunnie trafił się nam item, który raczej się na nic nam nie przyda. No to źle. Ale próbujemy dalej. Więc myślę, że z taką ilością monet mogę i spokojnie do tego kolejnego żebraczka postarać się tutaj coś ugrać. Okej. Teraz już nie muszę się przejmować. Jakbym tutaj wlazł. Klucz. Zaje fantastycznie, bo ja właśnie potrzebuję kluczy jak najwięcej. Kolejny klucz, dziękuję. Ten żebraczek w przeciwieństwie do tamtego naprawdę wiecie, czego ja potrzebowałem. Okej, to idziemy sobie tam. Kompas na niższych poziomach będzie cholernie przydatny. Nie ma co ukrywać. Okej, myślałem, że wszystkie monety pozbierałem. I będzie klapa. Dobra, trzeba tutaj boostować sobie obrażenia w dalszym ciągu. Okej. Dziękuję, dziękuję. Z każdą monetą wychodzimy na plus. Nie o każdą monetę. Osiemdziesiąt osiem. No, nasze obrażenia są naprawdę wypokrzone, tak? Ta maszyna to się chyba nigdy nie zepsuje, co? Dobra, myślę, że starczy tego dobrego. Liczyłem na jakieś klucze, ale dostałem jeszcze monety. Weźmiemy HP upa. Damy mu klucze. I tak idziemy na Delamba, więc kluczy nie potrzebujemy. Niestety tylko bomba i klucz. Znaczy bomba i moneta. Daj coś. No i monety my już mamy na maksymalnym poziomie. Sami tutaj dał już takie nic. Obrażenie mamy naprawdę bardzo mocno wykokszone. Kurde, dobra, nieważne. Mogę sobie tutaj zostawić jeden klucz, żeby sobie naładować na walkę główną. Nieważne, moje niedopatrzenie. Isaac, nie zgadza się, Keeper. Okej. Isaac. Okej. Nie jesteśmy mocarni. Tak, negatyw. Przede wszystkim nie jesteśmy mocarni, ale mamy bardzo dobrą predyspozycję. Nie to. Mapa. Czyli tam jest boss, ale na arenę chcemy zobaczyć, bo mamy to szczęście, że może nam bardzo dużo fantów podlecieć.
sumie jak te trzy łzy nasze wlecą w niego. Naprawdę mamy bardzo kozackie obrażenia. Okej, okay, w sumie tutaj mogły być jeszcze secret. I tak myślę, że mógłby być. Prawdopodobieństwo na to, że tutaj znajdziemy super secret jest... Znaczy, jaki super secret? Normalny secret jest dość duże. No niestety nie. Tam był boss, więc tamtędy idziemy. Okej. Okay. Już tam dzieciaczek. Już tam piątkę dostałem. Słyszałem właśnie legendy, że jak się... O cholera. Że jak się uzbiera 99 monet, to niby ma się... To niby ma się ten... Kolejne serce dodatkowe. Mhm, zbieramy klucze. To nie tędy droga, niestety. Okej. Okay. Chodzę tutaj gno... Muszę wybierać się drugą, którą bym nie wybrałbym. A czy który bym nie wybrał? O cholera. To i tak nie tędy droga jeszcze. Może jakiś żebraczek, który mi da coś dobrego. A i to tutaj trzeba było iść. Jak widać. Złota skrzynia. Fantastycznie. Jakiś item. No, to było bardzo ciekawe rozwalenie przeciwnika. Nie powiem, że nie, że otwarłem. Właśnie, tak może na spokojnie sobie porobić. Nie. Uzdrawiamy się. Idziemy tutaj. Bo tu właśnie tędy droga. Okej, okay, drinki. Dingi. Chciałbym jakieś itemy z skrzynek, jakieś, nie wiem, latanie, coś w tym stylu. To by mnie bardzo, bardzo mocno ustawiło. No i nie chcę kiedy pomieszać, teraz zginąłem właśnie. Okej. Okay. Dobra. Tak jak myślałem, że walczymy z tym bossem. O cholera. Moja nieuwaga, bo mogę się skończyć tym, żebym zaraz zginął. I to tak hardo, dobra. Jesteśmy w martwym punkcie, on nas tutaj nie może trafić. A my sobie tam pomalutku napieprzamy w niego. Pomalutku, sukcesywnie odbieramy mu życie. Nie tracę przy tym nic. Okej, okay, nie wiemy co mamy. Laczki. No nie powiedziałbym, żeby był jakoś szczególnie zadowolony z tego. Dobra, odkryliśmy wystarczająco dużo, złazimy niżej. Musi mi się udać w tym odcinku. Dobra. Tak, chcę spróbować, jakby mi się detkę trafił. Pigułki. Nic. Nic. Pozwolę sobie powygenerować trochę monet na pomieszczeniach. Szczególnie po to, że ja bym chciał wejść przez te kolce. A nie wiadomo, jak mi moneta podleci. Trzeba maksymalizować tutaj wszystko tym kiperem. Dosłownie wszystko, każdy aspekt, jeżeli chce się ugrać. Grać cholernie ostrożnie. Mówię, to jest specjalny odcinek, że coś mi się uda ugrać tutaj. Tym nieszczęsnym kiperem. Piątaka mamy.
Okej, tam nie strzela. Używamy, generujemy. O cholera. To przez moment było naprawdę cholernie niebezpieczne. A tutaj też bym mogłem prawie stracić życie. A, tam jest czerwona arena. A co, mam jeszcze 4 skrzynki. Jest to bardzo ryzykowne. Nie powiem. Ale chcę podjąć się ryzyko. Chcę spróbować. Ciężko. Korci mnie, żeby użyć tej pigułki, bo mówi, coś mi tam podpowiada, że może być to dobra pigułka. Ale wiadomo, że to może być bardzo... kłopotliwe. Jakby mi się detkę trafił. Albo one up. Jak ja bym się cieszył. Ale nie chce mi się trafić. Nic takiego. Tutaj mi nic podleciało. Tam mamy bossa. Warte do zapamiętania. Dobra, weź się tutaj przypadnijcie. Otwieramy. Bardzo dużo monet. Szkoda, że monet. Czemu nie ile sobie żadne ten bomby? Okej, już lepiej. Okej. Używamy. Kolejne pigułki. O cholera. Nic mi nie chciał podlecieć, co? Okej. I napieprzamy ile wlezie, Do it. Just do it. O cholera. Okej. Dobrze, że masz taki atak akurat. Jest... akurat go bardzo... Daliśmy radę. No to zeskakujemy niżej. Delambie. Nadchodzę. Już teraz jestem dalej niż pozostałych podejściach. A, dobra, ale arenę pod żadnym pozorem nie chcę sobie odmówić. Tam mogą być itemy. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy mocni, ale nie aż tak. Nie mam zamiaru. Zjedziemy tędy. Aha, czyli byliśmy w dobrym kierunku. Czy szliśmy w dobrym kierunku. Stafu i tak mamy bardzo dużo. Okej. Okej. Tak, co otworzyć? Item jakiś dobry. Bardzo dużo stafu. The Empress. Ej, The Empress nie jest wcale taki zły. The Empress mnie jeszcze wyboostuje. Kiedy mi będę walczył. Okej, jeden padł. Drugi. Druga część ciebie. Idziemy dalej. Z nimi to trzeba być cały czas w ruchu. Okej.
Coś liczę, że do góry. Akurat to nie. Czy powinienem to używać, ale... O cholera. Jakżem to wyminął? Nie mam bladego pojęcia. Okej, idziemy sobie dalej. Nie, Zebraczku, ty nie masz za bardzo nic, co mogłoby mnie jeszcze bardziej wyboostować. Chyba. Okej. Nie. W idealnym momencie. No to jesteśmy jeszcze bardziej wyboostowani. Strzelamy jeszcze szybciej, mamy jeszcze większe obrażenia. Okej. Napieprzamy dalej. No to strzelaj Brimstone'em. W niczym ci to nie pomoże. Jest. O cholera. Czyli ja to mogę dotykać ogólnie. Okej. O cholera. Chyba ten setny odcinek mi wyjdzie, co? Keeper Horse Storki. Odblokowałem coś! Udało mi się coś odblokować. Lecimy dalej. W sumie gdybym pomyślał i pobawił się adekwatnie w czasie, to mógłbym z ten. Jeszcze tutaj na Mega Shotana mieć klucz. Pajongi. Jest. Udało mi się coś ugrać w końcu. Coś więcej. Kurde, ale monster. Monster to są akurat wytrzymałe bydlaki bardzo. Bardzo wytrzymałe. Dobra, lepiej sobie pogenerować te monety. Cholera. Jeden padł. Drugi też padł. Liczę, że mi się jakieś skrzynki tutaj porespią i będą w stanie jakieś itemy tutaj zyskać, jakieś w miarę przyzwoite, żeby sobie polepszyć trochę sytuację. Bo walka z Delambem może być ciężka mimo wszystko, tak? Może być naprawdę dość ciężka. Ja wiedziałem, że ten setny odcinek będzie czymś naprawdę mega dobrym. The Tower. Nie powiedziałbym, żeby... Okej, maksymalnie skupienie. Było przez moment cholernie ciężko. Okej. Ciężkie pomieszczenie, bardzo ciężkie pomieszczenie. Jeden padł, jak już jeden padł, to już z drugim nie będzie aż tak dużego problemu. I tam jakiś dobry. Book of Secrets. Nie powiedziałbym, żeby to było jakieś dobre. Okej, straż pająkami. Skrzynki. Dawać mi skrzynki. O cholera. Już myślałem, że po mnie. Ale jakieś dobre itemy, proszę. Serio. Okej. W miarę możliwości chciałem. Ten dzieciaczek mimo wszystko tam jakoś
bije z tego laserka. Nie bije jakoś dużo, bo ciężko go kontrolować ogólnie. Okej. No jest ciężko, jest ciężko, jest ciężko. Cholera. Już myślę, że na mnie skoczy, już będzie po mnie. Skrzynka z dobrym itemem. Oj tak, oj tak, oj tak. To będzie mocne, to będzie mocarne. Ale myślę, że chyba bezpiecznie będzie pochodzić po tym. Postarać się jeszcze jakieś itemy. No. Obrażenie tu naprawdę mamy kozackie. Możemy się postarać, możemy jeszcze coś tutaj ugrać. Możemy, tak? Okej. Już widzę, że mi tutaj... Ktoś chce mi tutaj przeszkodzić. Zwie się Rambo i jest kutym. Wpuściłem i już mi tutaj nie będzie przeszkadzał. Dobra, napieprzamy w ciebie. Ale mi się trafiło, co? Moja szybkość szczelność jest naprawdę potwornie żałosna. Ale mimo wszystko patrzcie, że tutaj mamy coraz więcej, nie? Czyli Boże Rasza i Mega Shotana tylko. Boże Rasz i Mega Shotana mi zostanie, tak? Idź się ode mnie. Okej. Kuszę los, bo właśnie dlatego. Okej. Po prostu te place'y. Te place'y. O cholera. Skrzynka. Czyli temu wszystko będzie wylatywało chyba tylko wtedy, kiedy dostanę obrażenia. W sumie ja pewnie tam na Dylambie dostanę obrażenia, więc jak mi mucha mi... Cholera. Ale to było niebezpieczne. Ale to było do cholery niebezpieczne znowu. Naprawdę kuszę los strasznie. Dobra, nieważne. Chodźmy walczyć z Dylambem. Co ma być, co będzie. Zostaniemy tylko Boszorasz i Mega Shatan. Czyli coraz bliżej będziemy ukończenia właśnie gry. Będziemy mieli monetę. Okej. Dajemy radę. Cholera. Jest to dość ciężkie. Szalej sobie. Cholera. Okej. Ciemność. Została tylko głowa. Jest.
Okej. Jest! Karma! Odblokowano przedmiot. Fantastycznie! Specjalny ostatni odcinek, że jednak potrafię coś ugrać tym kiperem. Naprawdę coś potrafię ugrać. Patrzcie, patrzcie i podziwiecie, jak mało mi zostało. A i tak. To byłoby na tyle. Trzymajcie się, ludziska. Na razie.